Dzień dobry ludzie, z tej strony Pixel, a to jest Let's Play Spyro the Dragon na PlayStation 1, ale grane na PS3. Chwila, moment. No, na to, por favor. S'il vous plaît. I takie sprawy. I co? Teraz konfrontujemy się z kolejnym bossem. Tak, to jest kolejny mini-boss. Szczerze, mini-bossowie w tej grze są brani jak po prostu tacy lepsi wrogowie. Ale nie jak bossowie. Zauważmy, że bossowie w każdej grze, nawet w Spyro 2, mają pasek zdrowia. Oni nie mają. Nie, 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 nie. O, i to jest właśnie ten boss. Ten latający cygan. Nie obrażam tutaj nikogo, żeby nie było. Rozumiem, że on lata, ma brodę jak co najmniej pan Kleks. No nie wiem, po prostu. No i strzela nas chmurami, które nawalają w nas pioruny i... No tak się dzieje. Ogólnie dzisiaj muszę nagrać dwa filmy, więc mam przerąbane na dziś i na jutro. I przepraszam, że wczoraj nie było filmu, ale byłem po prostu... Miałem taki brak humoru kompletny, że byłaby taka przepaść między odcinkiem z Remenem dwójką, a Spyro, że po prostu moglibyście policzyć metry, nawet kilometry, jak był mój humor. Jeny, Pixel, naucz się, kurde, wreszcie mówić, albo pozbądź się tej swojej wady mowy. Bo jak zaczynam mówić, to często mam tak, jakbym nagle wziął sobie, nie wiem, jakąś kluskę do buzi i tak starał się mówić. To jest straszne, uwierzcie mi, to jest bardzo straszne. Nie polecam. Ale tak, teraz jest sobota i dostaniecie właśnie ten odcinek, a jutro dostaniecie Ratchet & Clanka dwójkę. Jej. Bo zaraz po tym odcinku zacznę nagrywać Ratchet & Clanka dwójkę i będzie fajnie, mam nadzieję w każdym razie. Bo jak nie, to będzie mi przykro. I będę płakał. Nie, dobra. Ale na stole będę płakał. Tak, znowu się naćpałem tego czegoś, co naćpałem się na ostatnim odcinku. Nadal nie wiem, co to jest. To chyba cola, bo wczoraj i dzisiaj piłem. Mówię wam. Naćpałem się kotą. Jak to mówią? Hera Coca Hash LSD. Jej, zebraliśmy wszystko w tym poziomie. Był tylko jeden smok. Więc bardzo fajnie, że jest. Bo nie lubię, jak jest milion smoków i trzeba to zbierać. Bo jest to monotonne i przykre. Jej! Teraz wchodzimy do Beastmakersów. Do świata Beastmakersów. Jakbyście słyszeli jeszcze jeden szum, to po prostu PlayStation 3 mam włączone, bo akurat oglądam sobie na tym film. Po prostu zastopowałem, żeby szybko nagrać film i no. Ale tak, jeszcze co najmniej dwa odcinki nam zostały ze Spyro, więc jej! To chyba jest... nie. Nie powiem wam, co chciałem powiedzieć, ale... No. Dowiecie się... w czasie. W każdym razie, jak mówiłem, w niedzielę jadę i dlatego... postaram się nagrać Ratchet & Clanka dwójkę i później ją wam z rana udostępnić, bo po prostu dzisiaj będę przesłał te dwa filmy i... będzie subcio. I po prostu mam rano opublikuję resztę Clanka. No niestety nie mogę zostać w domu, bo czemu? No nie wiem. Gunwa mnie interesuje tam, po co trzeba jechać, ale no cóż. No co zrobisz? Nic nie zrobisz. I głupie jest to, że nie rozwalałem się tak po kolei, tak wszystkie. Znaczy, mógłbym tak zrobić. O, jak teraz na przykład. O, to się samo podpaliło. I te guźce są najgorszą rzeczą, jaką w tej grze przyszło mi niszczyć. To nie jest Pumba z Timona i Pumby albo z Króla Lwa. To jest co innego, to jest o wiele gorsze. Swoją drogą, kto pamięta Timona i Pumbę? Łapka w górę. Zobaczymy, w jakim wieku jest moja widownia. Haha, jaki pocisk. Nie, ale serio. Timon i Pumba dosyć. Nie, o! Kto oglądał Króla Lwa?
Nie w telewizji, tylko na przykład w kinie albo na kasecie VHS. Zobaczymy, ile nas jest. Ja osobiście nie byłem w kinie, ale oglądałem na kasecie VHS. Tak, jestem aż taki stary, że oglądałem jeszcze bajki na VHS. Takie rzeczy jak Księga w dżungli albo Super Baloo, bo chyba było parę odcinków wydanych na kasecie VHS, to po prostu oglądałem Super Baloo, Księgę dżungli, Króla Lwa. Nie wiem, co tam jeszcze było. Na jakieś bajki jeszcze inne Disney oglądałem na VHS-ie. Mówię wam, VHS to było kiedyś takie popularne jak dzisiaj Blu-ray albo DVD. To było piękne. Gdybym wtedy oglądał Powrót do przyszłości, to byłoby jeszcze świetniej. Mówię wam. Bo to jest świetna komedia. Więc po prostu postanowiłem sobie kupić, że tak to powiem, remake HD tego. Bo wyszedł na Blu-ray, to sobie otworzę na PS3 i będzie fajnie, będę mógł oglądać to. I będę oglądał. W ogóle na 30-lecie Powrót do przyszłości, taka malutka ciekawostka, zostanie wydana w Ameryce. Nie wiem jak z Polską, ale wiecie, Polska to gunwo tu jest i gunwo się to zostaje, więc w Ameryce zostanie wydana, że tak to powiem, wersja odnowiona w HD Powrotu do przyszłości oraz na płycie kompletne sezony kreskówki Powrót do przyszłości. I szczerze chciałbym, aby to było w Polsce, bo będzie fajnie, a jak nie będzie, to to postawię wielkiego, super środkowego palca. Dziękuję bardzo, ja sobie będę oglądał kreskówkę w internecie. Bo na szczęście znalazłem całe dwa sezony, bo tylko dwa sezony zostały stworzone. EA stworzył, tak, nie. Dziwny jest ten świat. No. Bardzo dziwny. I teraz lecimy po klucz. Szczerze, jak tak grałem sobie Spyro, teraz, nie teraz, ale jak nagrywałem ten odcinek, to pomyślałem, użyłem również zwrotu lecimy po klucz. I granicie z czym mi się to kojarzyło? Z Zeldą. Z dalania to w Zelda mi się to skojarzyło. Nie wiem czemu, ale jakoś mi się to z Zeldą tu... Boże, tłumaczyło. Skojarzyło. Jej wystuprocentowany poziom Arshay Hub World. Jest fajnie, 19 żyć, 58%. I lecimy do Terrace Village. Do wioski Terrace. I to jest... To jest śmieszna wioska. W ogóle tutaj są jacyś, nie wiem, punkowie, jakieś chuligany tutaj przejęły tą wioskę, nie ogarniam klimat tej planszy. Myszy. Co ja gadam? Co ja balam? Nie wiem. Strach się bać, co ja myślę. Moja głowa to tajemnica nawet dla mnie. Uwierzcie mi, bójcie się mnie. Co ja gadam? No, w każdym bądź razie jest śmiesznie, jest fajnie. Sięgnąłem sobie niedawno Spyro 2 i 3 na PS Vita. Fajnie się gra. Tylko od razu mówię, jak macie nawyk, ludzie, którzy mają Vita, jak macie nawyk, że trzymacie Vita za panel dotykowy w grach, które nie używają panelu dotykowego, tak po prostu dla waszej wygody, to w grach na PS1 tego nie róbcie, bo gry na PS1 wykrywają dotknięcie górnej części panelu dotykowego za dotknięcie spustu R i spustu L2. I po prostu jak to będziecie robić, to macie przerąbane, bo będziecie przypadkowo wciskać na przykład obrócenie kamery. Więc taka trochę niefajna sytuacja, 2 na 10. Ale cóż się mówi? Uj, uratowaliśmy Clouda. Claudię. Haha, ale śmieszne, Pixel, ale ty się zgrywasz, nie wolno się nabijać z imion. Ale ty jesteś cham, prostak i paździoch, nabijasz się z czyjegoś imienia. Jesteś po prostu
oznaką chamstwa, niepowagi i innych rzeczy złych. Przepraszam, przepraszam, do wszystkiego się przyznaję. Moja wina, moja wina, moja bardzo wielka wina. Przepraszam, przyznaję się do wszystkiego, sądzie. Co ja gram? No, Crash Bash został. I uwaga, ja mam ostatnio coś powalonego z tymi ucinaniem poziomów, ponieważ żeby nie przetrzymywać tego wszystkiego na dysku, to ja sobie na Dropboxie czy innym Mediafire'ze przetrzymuję moje niektóre nagrania, które nagrałem w stylu longplay albo coś i po prostu znalazłem tam Crash Basha. Nie wiem czy na 100%, nie pamiętam jak to nagrywałem, ale znalazłem tam Crash Basha. Chyba przeszłem go całego. W każdym razie również tam wyciąłem chodzenie od poziomu do poziomu. Nie wiem czemu w Spyro wyciąłem, nie wiem czemu w Crash Bashu. W każdym razie, że to tylko tak. Draft me like one of you dragon, Spyro. Wybaczcie, nie mogłem się od tego powstrzymać, po prostu ta poza mnie rozwala. Ona jest nieciekawa. Dziękuję za uwagę. I jest śmiesznie. Jest bardzo śmieszne, ale śmieszne. Ale suche poleciał. W każdym bądź razie. Cóż mogę powiedzieć? Cóż mogę powiedzieć? Nie znam żadnych newsów. Żadnych dzisiaj newsów nie mam, bo nie znam, ale zajrzę może na jakieś stronki i będzie jakiś news. W każdym bądź razie powiem wam. O Jezu, dzisiaj nie wiem. Powiem wam w tym odcinku, co mnie spotkało dzisiaj. Więc będę miał w następnym odcinku bardzo trudno. Powiem wam tak, że jest śmiesznie. Że jest bardzo śmiesznie. A wy i tak mi nie uwierzycie, bo nie wiem. I co ja mogę powiedzieć na ten temat? No i nie wiem co. I nie wiem co. I nie wiem co. I nie wiem co. Sonic Boom otrzyma nowe epizody. No. Sonic Boom otrzyma nowe. Nie wiem. Sonic Boom otrzyma nowe epizody i będzie śmiesznie. Tak? Nie. Haha. Ha. Aha. 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 Śmieszne. Pixel, ty to po prostu jesteś taki. Taki jesteś śmieszny, po prostu. Po prostu tak zaciekawiasz ludzi swoim komentarzem, że po prostu możesz tyle powiedzieć o sobie. Ja nie wiem. No. No, 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 no. Nie wiem co mówić. Nie wiem na serio co mówić. Teraz skończyły mi się wszelkie tematy. I jest okropnie. Bo jest tak głupio, że po prostu no nie wiem. No po prostu no nie wiem. Nie wiem. Nie wiem. Nie wiem. Nie wiem, nie wiem, nie wiem. Nie wiem. O kurde. Okej, nic. Dobra, zamykam tą przeglądarkę, bo już po prostu mnie głowa boli od tego. Cóż, zdobyliśmy kryształy. Każdy level 100% uje, bo w każdym Spyro jest taka kanonika, że musi być 100%. I to jest okropne. Nie jestem pewien co ze Spyro 3, ale jestem w 100% pewien, że Spyro 1 trzeba przejść na więcej niż 100%, bo taka jest kanonika
i Spyro 2 trzeba przejść na 100%, ponieważ Canonical. Jeżeli chodzi o Spyro 3 i Enter the Dragonfly, nie mam pojęcia, ale i tak je wystuprocentuję. Obiecuję wam to. Ja to wam obiecuję. Fakt faktem, że Enter the Dragonfly już mam nagrane, ale okej. Nie oceniajcie mnie, okej? Ja mam stresy do tej gry, ja jej kompletnie nie znam, przeszedłem jej na jeden run i się uszczęśliwiłem. Nie miałem jeszcze wtedy planu, żeby zrobić Spyro live play. I po prostu nagrałem jedynkę i Enter the Dragonfly. Bo Enter the Dragonfly akurat zagrałem, uruchomiło się wszystko i lecę. Lecę na hardcora. A teraz... I coś się stało. I nie wiem, czy Enter the Dragonfly również nie wyciąłem tego, jak chodzę do różnych poziomów. Mam nadzieję, że nie, ale jak wyciąłem, to mał przypał. Ale no cóż. I uwolniliśmy Rosko. Roskoła. Roszkow. Ruszków. Różowa pantera. W ogóle udało mi się zainstalować sąsiadów z Piekłarodem i sąsiadów z Piekłarodem 2. Sprawdzę, że przypadkiem sąsiadów z Piekłarodem 2 to nie jest demo. Nie. Jeżeli mi się uda coś ogarnąć, żeby to nagrać, to możecie się ode mnie spodziewać let's playa, tak samo jak z Różowej Pantery. Ogólnie przygodówki lubię bardzo i postaram się jakoś robić. Polskie lub nie polskie, ale nie wiem, ewentualnie jakieś spolszczenia będę dogrywał albo coś. Przygodówki są super. Przy Różowej Panterze spędziłem całe moje dzieciństwo, przy dwóch częściach. I to są najbardziej chamskie rzeczy w tej grze. Jak tu leciałem za pierwszym razem, już nie miałem ważki, bo tak te żaby są chamskie, to po prostu one mnie zabiły i mi się to nie podobało. One w każdym razie wyciągają do ciebie język i no, i cię próbują walnąć. Nawet nie masz szansy na to, żeby je zaatakować. Bo już jest z odległości, tylko jest mały problem. Ja tego na początku nie wiedziałem. Miałem drobny problem, bo chciałem speedrunować Spyro 1 i nie wyszło. Tak, możecie się ze mnie teraz śmiać. Jest mi przykro, że mi się nie udało. Jej, uratowaliśmy demona. Demona? Demon Tolls. To jest najlepsze usprawiedliwienie. Demon Tolls, po prostu. No tak, Demon Toys. Toys, ja nie mogę. I nie wiem, czemu jest właśnie to wyjście na balkon. Ile to mogę nazwać balkonem. Po prostu tak jakoś jest i tyle. Trzeba się z tym pogodzić. Pogodzić, jeny. Pixel, ogarnij japę. Żeby się nie myliła. Takich pocisków to nawet nie usłyszycie od Dressa. No. Ja to wam mogę obiecać, że takich pocisków nawet od Dressa nie usłyszycie. Pixel Aprobet. No. I cóż mogę powiedzieć? Dziękuję za uwolnienie mnie. Dziękuję, Zik. Dziękuję za zadanie tematu. To jest najbardziej wnerwiająca kwestia w tej grze. I dlatego cieszę się, że w Spyro 3 nie będę spoilerował. Zero spoilerów. Zero spoilerów, bo jak będą spoilery, to będzie źle. A nikt nie lubi, jak jest źle. Chyba, że lubicie, to sorry. Ale po prostu nie buję... Sorry, śmiałem. Ale po prostu tego nie mówię dla ludzi, którzy nie lubią, jak jest źle. A jak lubicie, jak jest źle, to przepraszam bardzo. Poprawię się następnym razem. Nie będźcie na mnie źli. I tutaj...
I tutaj zbieranie kryształów mnie wnerwia. I uratowaliśmy Bubę. Buba. Buba mi chyba się kojarzy z jakąś bajką. Jeżeli ktoś pamięta, w jakiej kreskówce była Buba, to będę wdzięczny, bo coś mi się kojarzy z tym imieniem, z jakąś kreskówką, ale za nic nie pamiętam jak. Jaką? Na pewno nie Pszczółka Maja, nie, to anime na pewno nie jest. Nie jest tym. Ale wam powiedziałem, Pszczółka Maja to anime. Pierwsze spolszczone anime, właściwie. Mówcie sobie co chcecie. I są tu świetne odgłosy, że i ogólnie też to, że po prostu jak wrogowie spadną do tej rzeki, co tutaj jest, właściwie bagna, to wydają odgłosy chlupnięcia. To jest świetne. Kocham to. I zwystuprocentowany poziom, jak zawsze, na 100%, za pierwszym razem, zero pomyłki. No mówię wam. No tak jest zawsze. Gdzie byście nie spojrzeli, to tak jest. Dlatego w Spyro 2 mnie znienawidzicie. Bo tam też każdy poziom postaną się od razu przejść na 100%. Na gliczach, bo na gliczach, ale postaram się. W pewnym razie będę się starał nie backtrackować, bo... Nie będę chamski i nie użyję kodu na... No... I lecimy do... Tree Tops. To... Top to jest szczyt, szczyty drzew. Coś w tym stylu. I ten zielony... Sanava Quark ucieka właśnie. Tak, użyłem zlotu Sanava Quark, bo to jest, bo to nie jest przekleństwo i będę tego używał. Bo mogę tak wszystkich nazwać w grach. A już w szczególności grach Insomniaku. Insomniaka, tak to się powinno odmieniać. W grach produkcji firmy Insomniac Games. Oni użyli tego zwrotu, ja go będę powielał. Więc w każdym razie, to wszyscy wrogowie w każdej grze to jest po prostu Sanava Quark. Aż najbardziej ci wnerwiający. I nie wiem od czego się odbiłem. Prawdopodobnie od tego filara. Obelisku? Filara albo obelisku. Nie wiem, bo w Don't Starve na przykład jest to nazwane obelisk, a... Ktoś tam może nazywać też... Nie, słupem. Nie wiem, ja bym to wolał... A nie, to są te... Jak one się nazywały? Kurde. Nie belka, tylko... Kolumna! Ja chyba to nazwałem kolumną. Dobra, w tym razie kolumna. Jej! Ale was trollowałem. O nie, zginę! Nie! Chyba pierwsza śmierć w tym let's playu, ale mam 22 życia. A widzicie jaki troll? Widzicie jaki troll? To jest ten mały Sanava Quark, który nam za... jakby się teraz z tego wybronić. Za... brał nam kryształ fioletowy. Bo to jest ten mały Sanava Quark. W ogóle jakby się to tłumaczyło, bo wszyscy wiemy jak jest to brzydkie słowo na z Anglii i angielskie i polskie, ale jakby się to tłumaczyło po polsku Sanava Quark? Quarkesen? Quarksen? Nie wiem. Prawdopodobnie nikt tego nie wie i prawdopodobnie nikt tego nie przetłumaczy. Ale Sanava Quark brzmi fajnie. Jest śmieszny. I lecimy w oddal.
I prosto jak jakiś meteoryt walnęliśmy w tą skrzynkę i walnęliśmy o ścianę. I to właściwie powinniśmy sobie teraz złamać kręgosłup, ale okej. Nie szukamy logiki w grach, od tego jest game theory. Bo któż ma nam niszczyć patrzenie na świat niż MatPat z game theory? I lecimy i musimy znowu się wybić na polskim YouTubie, rzecz jasna. I nam się nie uda, bo na polskim YouTubie nie da się wybić. To jest prawo Pascala. Albo krasy. No nie wiem, co mi odbija tą rolę. I kolejne życie, już 25 i 3 perły. Nieźle. Bardzo nieźle. Bardzo, bardzo nieźle. I musimy znowu ten cały kawał przebiec. Biegniemy, 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 biegniemy. Zrąbałem. I tak po prostu trzeba tu się z tego rozpędu przebiec i no po prostu wystrzelić jak ta rakieta. I miałem glitch graficzny, ale fail. Chyba, że raz się dęcie. Już nie ciemam, ale okej. Jej! Mamy klucz i mamy kłódkę, więc możemy otworzyć kłódkę i dostać raz zawartość, bo jesteśmy zachłanni. I kolejny poziom, który ma Spyro. Uratowaliśmy Izaka. Izaka. No dobra. Izaka. Szczerze, Izaka bym wolał już zaklnąć niż uratować. Ale pocisk! Ale dobra już. Mówi się trudno. I bardziej się rozpędziliśmy. Bo tak, na liczba, a to co, liczba między tymi, liczba między, i tak znowu zginę, ale smutno. Jeżeli na przykład przelecimy przez dwa TTTO, to będzie szybciej niż gdybyśmy przelecieli przez jedno. Znaczy przeszli. Jest! Wystuprocentowany kolejny poziom. I chyba jeszcze zdążymy jeden poziom chyba lotniczy zrobić. Tak, chyba lotniczy, bo zostało 2 minuty. Smutno. A ja tak bardzo ja tak bardzo kiedyś bym chciał wskoczyć tam z tego rozpędu. To byłoby piękne. Piękne niczym Jezus. Dobra, nie obrażam tutaj. I tak, miałem rację, zrobimy jeszcze Wild Flight, dziki lot. Prawdopodobnie tak się to powinno tłumaczyć. Jest fajnie, niszczymy łódki. A teraz niszczymy bramy, żeby zarobić jak najwięcej czasu. Jest fajnie. Jej, śmiesznie. Dwie rzeczy naraz, no ja nie zrobię? No przepraszam, ale myśleliście, że ja nie zrobię. To grubo się byliście, że ja nie zrobię. Jak ja nie zrobię, to kto zrobi? Zastanawialiście się kiedyś? Zastanawialibyście się, co by było, gdybym ja nie zrobił? Zastanówcie się. Może to zależy od wasze... Może od tego zależy wasze życie. Więc zastanówcie się lepiej. Co by było, gdybym ja nie zrobił. To mogą być tego straszne konsekwencje. A ja was tylko ostrzegam. Więc najlepiej się dwa razy zastanówcie, aby się nic z wami stało i waszej rodzinie. Więc tak, dzięki wam za oglądanie tego
świetnego odcinka, emanującym wielką energią, pozytywną energią i bardzo dokładnością. Nie, wcale. Więc dziękuję wam za oglądanie, mam nadzieję, że wam się spodobało, mam nadzieję, że będziecie czekali na kolejne odcinki. Na razie i cześć!